Cześć! Dzisiejszy odcinek to zestawienie najciekawszych wiadomości ze świata literatury z ostatniego miesiąca. Będzie szybko i intensywnie. Zapinajcie pasy, zaczynamy! Okazuje się, że zasoby prywatnych bibliotek mogą być tak wielkie i tak cenne, że o dalszych losach kolekcji musi orzekać sąd. Decyzję w sprawie spuścizny zmarłego w 2016 roku Umberto Eco podjął Trybunał Obrachunkowy. Właściwym zarządcą spuścizny zostało Ministerstwo Dziedzictwa Kulturowego we Włoszech. Zasoby biblioteki słynnego pisarza i filozofa finalnie trafią jednak do dwóch włoskich instytucji kultury. 30 tysięcy książek oraz archiwa Umberto Eco otrzyma Biblioteka Uniwersytecka w Bolonii, a 1200 tomów zbiorów antykwarycznych Biblioteka Publiczna w Mediolanie. By to wszystko pomieścić, przyda się szybki remont i sporo wolnej przestrzeni. Zbiory mają dużą wartość kulturową i będą obiektem szczegółowych badań specjalistów z wielu dziedzin. Kto z Was chciałby prześledzić listę lektur czytanych przez Eco podczas pisania imienia Róży? Badania naukowców powinny przynieść odpowiedź również na tego typu pytania. W końcu będziemy mogli zapoznać się z twórczością ubiegłorocznej laureatki Literackiej Nagrody Nobla. Polskim wydawcą amerykańskiej poetki Louise Gluck zostało wydawnictwo A5. Za tłumaczenia odpowiadać będzie Krystyna Dąbrowska. Plany wydawnicze ograniczają się na razie do 3 tomików poezji. Na pierwszy ogień pójdzie Ararat, który powinien ukazać się już jesienią tego roku. W ostatnim czasie pożegnaliśmy dwóch interdyscyplinarnych twórców. W wieku 89 lat zmarł słynny francuski pisarz, eseista, scenarzysta i reżyser Jean-Claude Carrier. Napisał nawet scenariusze do 2 filmów Andrzeja Wajdy – Danton i Biesy. Za całokształt twórczości filmowej został uhonorowany Oscarem. Popularność przyniosła mu także twórczość literacka. Polecamy Wam szczególnie Alfabet zakochanego w Indiach oraz jego filozoficzne opowiastki. 22 stycznia zmarł Henryk Jerzy Chmielewski, autor kultowej serii komiksowej Tytus, Romek i Atomek. 97-letni Papcio Chmiel tworzył do samego końca. Ostatnia część jego komiksu, nad którą pracował jeszcze w grudniu, ukazała się tydzień po jego śmierci. Macie ochotę na sentymentalną podróż do czasów dzieciństwa? Sięgnijcie po komiksy Poczciwego Papcia lub rodzinną grę. Piszemy dla Was bloga. Wiemy, że często poszukujecie czytelniczych i prezentowych inspiracji. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, oswoiliśmy dla Was nieco internetowej przestrzeni. Pamiętajcie, że jesteśmy książkowymi freakami i chętnie podzielimy się z Wami naszą wiedzą. Link do bloga znajdziecie w opisie tego odcinka. Poznaliście już doktora Tantisa? To nasz książkowy ekspert, który o zdrowym uzależnieniu od książek wie wszystko. Korzystając z jego rozległej wiedzy, przygotowaliśmy dla Was kolekcjonerską serię zakładek z jego poradami. Doktor Tantis wskakuje do Waszych zamówień na zasadzie wolontariatu, więc żeby zebrać wszystkie 6 wzorów, wystarczą regularne zakupy w naszej księgarni. Pochwalcie się w komentarzach, jakich rad zdążył Wam już udzielić. Na dziś to wszystko. Pamiętajcie o dodaniu naszego kanału do obserwowanych. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.